Myśmy skończyli główny zakres pracy już w styczniu, ale w międzyczasie, kiedyś jak robiliśmy projekt, to tak też nie widzieliśmy, bo ten projekt był robiony w 2019, była szansa tam w innym programie na połowę. Robiliśmy tak skromnie. Tylko rowery. W styczniu robiliśmy tego, a jeszcze stare Porsche, stare kubki do środkówki, tak stwierdziliśmy właśnie. No jednak sobie pozwolimy, żeby zrobić to już tak, tak porządnie. Bardzo nie wiem. Monika, najpierw proszę, że pójdziemy na salę. Tak? Tak, na salę, na dużo, a później uprowadzimy. Tak. Tutaj sala nie była redukowana ile? Ćwierć wieku? Jak ona powstała? Ja ją pamiętam jeszcze jako uczennica, a to trochę lat już. Powstała przy 70-tych i 80-tych? I oprawdy, bo to było jakieś drobne postępowanie. Naprawdę to... Czyli przełom przed 70-tych i 80-tych, tak? Czyli mam telefon. Dostojni goście, drodzy uczniowie, gdybym miał opisać swój nastrój, swoje odczucia związane z obecną chwilą, to byłoby tylko jedno słowo – radość. Pamiętam też tę radość, kiedy w grudniu, będąc na krótkim urlopie, gdzieś między Włocławkiem a Toruniem, zatrzymałem się na autostradzie, żeby poznać wyniki pierwszego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zatrzymałem się na parkingu, dzwonię do pani Oli Lisiczko. Ola, tak przyjrzałem pierwszym spojrzeniem, chyba nas nie ma, Ola, jesteśmy. No i faktycznie byliśmy. I moja radość wtedy była nie do opisania, gdyż potrzeba remontu sal gimnastycznych, zaplecza w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, jak sami doskonale wiecie, była przeogromna. Te sale, to miejsce wymagało remontu od wielu, wielu lat i bardzo się cieszę, że nam się udało, bo to też pokazuje dla mnie osobiście jedną ważną rzecz, że warto marzyć, warto się starać, warto mieć swoje cele i priorytety, ale jako samorządowca pokazuje też dla mnie, obrazuje jedną też istotną rzecz. Warto rzeczywiście, autentycznie pochylić się nad rzeczywistymi i prawdziwymi problemami społeczeństwa, samorządu, jednostek, które nadzorujemy, bo to świadczy i to pokazuje efekty naszej pracy. To świadczy o tym, nasze priorytety świadczą o tym, kim jesteśmy jako samorządowcy, jako osoby, które dysponujemy majątkiem publicznym i które wyznaczają sobie cele. I uwierzcie mi, że jestem naprawdę bardzo wzruszony, zarówno dziś, zarówno za każdym razem, kiedy tutaj przychodziłem w trakcie prac remontowych, bo przecież ja 22 lata temu też kończyłem tę szkołę. W międzyczasie też odwiedzałem te sale gimnastyczne i powiedziałem sobie, że kiedyś musi nadejść ten dzień, żeby sale gimnastyczne w naszej szkole odpowiadały wymaganiom XXI wieku. A inwestycja w sale gimnastyczne to jest inwestycja w młodzież. To jest pokazanie, że my jesteśmy dla was, my w was inwestujemy. Jest to priorytetem i dla samorządów, i dla państwa. Inwestycja młodzież, pokazanie wam, że my jesteśmy dla was. Że chcemy stwarzać wam warunki do godnej, dobrej nauki. Tak, żebyście mogli się skupić na tym, co najwyższe jest o nauce, a nie zastanawiać się, jak będą pachniały wasze ciuchy po wyjściu ze szkoły. To jest miara tej inwestycji i ona była naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebna. Bardzo serdecznie dziękuję panu wojewodzie, który nadzorował te, zawsze nas wspierał w tej inwestycji, która w 95% finansowana była ze środków rządowych. Sami nie dalibyśmy sobie z tym rady. Dzięki tym środkom, dzięki środkom zewnętrznym mogliśmy ukończyć, zrobić to zadanie
które było dla nas naprawdę wielkim, ale to wielkim priorytetem. Pozwolę sobie może wręcz już trochę się wzruszam, ale to jest naprawdę autentyczne wzruszenie chłopaka, który 25 lat temu wyszedł do szkoły i sobie 3 lata temu postawił cele, które chciał zrealizować i powoli one się realizują. Bardzo serdecznie dziękuję panu wojewodzie zachodniopomorskiemu, panu Zbigniewowi Boguckiemu, który zawsze z wielkim zainteresowaniem, z wielką sympatią jest, odnosi się do nas, słucha naszych potrzeb i to jest naprawdę, panie wojewodo, dla nas coś wyjątkowego i coś, co bardzo... Bardzo dziękuję. To tak było, a tak jest. To pokazuje właśnie, jak było, a jak jest, panie burmistrzu. Tak. Bardzo dziękuję. Ja również. Zaangażowali, którzy doprowadzili do takiego stanu. Tu macie Państwo, możecie zobaczyć, jak te cele chociażby na tym zdjęciu, jak one wyglądały. Tak. Ale ja zaraz też o tym jeszcze powiem. No to proszę na nas spojrzeć, proszę do nas spojrzeć. Dawaj. Idźcie. To może bez tego. Rozmawiałem chwilkę z panią dyrektor przed tą uroczystością. Wiem, że jest 370 dzieci, które uczą się tutaj w tej szkole, że to jest ta szkoła jedna z dwóch w gminie, a jedyna tutaj w Bolczewie, że jest też 99 przedszkolaków, tak pani dyrektor? No i że jest, macie 30 koleżanek i kolegów, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy. Proszę, żebyście ich przyjmowali tak bardzo radośnie, ciepło, bo oni przyjechali z kraju, w którym, jak wszyscy wiecie, jest trudny czas, więc tym bardziej otoczcie ich swoją opieką, taką przyjaźnią koleżeńską, bo myślę, że dzisiaj to, co robimy, również wy jako dzieci, jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że to jeszcze taki wątek dla nas dorosłych, jeden bardzo ważny. My dzisiaj możemy cieszyć się z tej inwestycji, możemy cieszyć się z tego, że jest nowa sala, że rozbudowujemy szkoły, że je modernizujemy, a niestety nie tak daleko, poza wschodnią polską granicą. Szkoły są niszczone, bombardowane. Oby nigdy to się nie wydarzyło u nas. Oby nigdy to do nas nie przyszło i żebyście zawsze byli uśmiechnięci, roześmiani, ale tym bardziej pomagajcie swoim ukraińskim koleżankom i kolegom. Wszystkiego dobrego. To już jest ustawione na jakimś egzaminie. Tak, zdjęcie z egzaminu. Tak. No ja pamiętam ten obraz, bo ja wtedy byliśmy wszyscy, także to legary po prostu te legary rozwalone, pociągnięte tą mazią. Ta na tym zdjęciu to jest mała sala. Tak, ja się pamiętam. To jest mała sala, musi się przyjdzie. To tak wyglądało, proszę zapamiętać. Zresztą. Nie ma porównania. Tutaj to wszystko, to ta mała sala. Tak. Ale nie ma jeszcze tych właśnie najczęstszych, które są na tym. Nie chcieliśmy, tak. Jak głupie, tak. Ale...